Powiem wam, że natrafiłem na bardzo, bardzo dziwną sytuację i ja nie wiem, w jaki sposób ja teraz to będę wykonywał, ale widzę, że mam kolejną rzecz pod górkę. Patrzcie. A nie, tu możemy, ale tak jak na dole było tamto łóżko, to nasza śpi około... Ej, dlaczego nie mogę spać więcej? Bo jestem głodny. Bo jestem głodny i dlatego moja postać nie chce iść spać. Czy nam się w ogóle opłaca spać? Masakra. Przecież ja wszystkie... Nie chcę żadnych kłopotów. Przecież ja wszystkie gotiki to właśnie w taki sposób przechodziłem. Czy nam się w ogóle to opłaca? Chyba nawet nie. Bo nie mamy żadnych procentowych rzeczy. Ej, nam się nie opłaca po prostu spać w tej grze. Nie, tu mamy procentowe. 3 punkty many. No trudno, idźmy z takim życiem. Nie mamy chyba innego wyjścia. Ale masakra, nie mogłem dłuższo... Czyli ten głód ogólnie nie był jakiś... Jakiś dla nas groźny. Z tego co widać. Dobra, ale będziemy musieli dużo rzeczy zbierać. Będziemy musieli mieć zawsze jakieś zapasy. Bo co by się stało w sytuacji, jakbym ja zapasów nie miał? Byłbym w dupie. Usunęli w ogóle 2 teleporty również. Do przełęczy. I do farmy... Do Taverny Orlana. Widzieliście, co się stało z tym w ogóle wilkiem? Położył się. Położył się. Czy możliwe, że to był jakiś tam knockback? Ale z tego, co sięgam pamięcią, kiedyś się... Znaczy, Boże, podstawową grę grało się łatwiej, jeśli chodzi o takie zabijanie stworów i tak dalej. Dostajemy się do miasta, to jest główne. Rzecz, którą chcę zrobić. Będę się bardziej skupiał na aspekcie moda niż na... W kontekście fabularnym gry. To wam mogę jednak powiedzieć. Mamy 100 HP łącznie. Czy może nam się mikstur nie opłaca używać od początku gry? Bo jeszcze te gobliny mnie zajebią. No nie. Przychodzisz, pomagasz i umierasz. Fajna pomoc. Bestia mniej. Dobra, najpierw tu okradnijmy, co możemy. Obstawiam, że i to obozowisko mogło się nieznacznie zmienić. Toporek nadal tutaj jest, tam w oddali. Zmieniły się jego parametry? Raczej nie, zasięg jest pokazany. Kufer. Aktywny tryb życia... Aha! Czyli też takie losowe bonusy są. Znaczy, to nie był duży bonus, nie? Ale zawsze coś. Może chodzimy, a nie śpimy. W sumie pół godziny gry już mamy ze sobą.
Jakieś kłopoty. Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Nazywasz się A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj dokąd idziesz? Zagrałbym chyba kiedyś Gothica pierwszego. Nie mam nie chcesz powiedzieć, co? Masz na sobie interesując cieni? Od upadku bariery, gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, teraz pracuję dla magów wody. Co tu robi? Utknąłem. Gdyby nie ci przekleń... Powiedz mi coś więcej. Nie wolno mi o tym. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korin. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiam. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnika? Szalona przeszłość jest już za nami. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz Rozumiem. Co porabiają? Mają wielki plan. Niezbadano? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. O co chodzi z tym? Przespałeś całe ostatnie... Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią... cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać Zostałeś ogłuszyli mnie. To były piekielnie ważne rzeczy. List i... Nie pójdę tam jednak bez... I on mi znowu zaoferuje ten nóż na wilki, tak? Znamy to. Mogę ci pomóc? Może. Ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie... No cóż, muszę chyba przyjąć... Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki to te łotry. Daj znać, gdy będziesz gotów. Potrzebuj... Te świnie nie zostawiły mi... Mogę ci dać... No tak, nóż. A co z leczeniem? Zostały mi... Pewnie. Nie wiem, czy jednej nie wypić od razu. Będę czuł się na pewno swobodniej. Dobra, ten nóż ma jednak zasięg słaby. 40. I on tutaj nie ma żadnego bonusu. Więc chyba tego nie bierzemy. Tu mamy zasięg 170. Chodźmy za... Dobra. A teraz czekaj. Dobra, zobaczymy. Zasłużyłeś sobie na to, bydlak. Zgarnęliśmy całego ekspo. Biedaku, nawet złota nie masz. On sobie da radę, myślę. A, bo my i tak jesteśmy w grupie, to byśmy tego ekspo dostawali, więc ja dałem się tak naprawdę tylko uderzyć. Bo jesteśmy w grupie. Ty nie podły bandyto! On da sobie radę. Jest nieśmiertelny. Widzicie? Dostajemy expo i tak. Zasłużyłeś sobie! Tarczę mamy. Hej, ty! No to załatw przynajmniej jakie za... A co ze mną? Dzięki temu będę miał czas. Jeden z tych bandytów zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody. Powiedz mu, że... A gdyby cię zapytał, gdzie je... A jeszcze jedno. Kup sobie od jej... Inaczej wezmą cię za bandytę. O, ale widzicie, jakie fajne... Możesz mi czegoś nauczyć? Możesz, pewnie. Przecież wiesz. Niczego nie pamiętam. Chcę się czy... Pewnie. Broń jednoręczna, skradanie się. Na razie nic nie chcę. Myślę, że ja od razu polecę broń dwuręczną. Bo mam nawet porządną broń, którą mógłbym wziąć pod uwagę.
Tarczę zdobyłem. Zdobyłem tarczę jakąś. Ej, buty? Spodnie? Ej, ale fajnie! Jedna bestia mniej. Fajnie, że od początku gry mamy opcję, żeby takie rzeczy zdobywać. Są rzeczy, które nam ułatwia gra, ale są też rzeczy, które nam gra utrudnia. Widzicie, trochę się podleczyłem. Fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna modyfikacja. Są takie małe głupoty, ale cieszą. Ale moim zdaniem cieszą jak najbardziej. Jakiś łuk zdobyłem i tarczę, prawda? Łuku nie mogę zdobyć. Wymagana siła 10. Kara do walki bronią jednoręczną 3. Ej, to jest tekstur... No właśnie, tekstury z Gothica 3. Twarz naszej postaci też jest. Więc mamy poniżej minimalnej, więc to nam nic nie zmienia. Patrzcie, mamy 5. Nie można mieć mniej jak 5. Dlatego chodźmy w tym. Ej, ale fajnie, ja się czuję jak w jakimś Gothicu 3. Nie mówcie mi, że jeszcze hełm mogę zakładać w tej grze. Nie mówcie mi, że jeszcze hełm mogę mieć w tej grze. No i powiem wam, że nawet ten fakt, że trzeba jeść, mnie nie denerwuje już teraz. Ej, co to jest za ścieżka? Myślę, że mechanika tego też nie będzie jakaś bardzo drewniana. Dostałem HP za tą tarczę. Nie ma czego, czego nie znajdę. Z tego co mi się wydaje, to ja chyba też mam określony udźwig w tej grze. Tak mi się tylko wydaje. Tutaj naprawdę możemy poczuć, że żyjemy w tej grze. Jabłko. Pomódlmy się. Indusie. O, Gothic 3. Daj mi moc swojego Boga. Pogromca krwiopijców. Widziałem. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj, a wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy wyglądasz na czego? W górach zostałem zaatakowany przez... Te przeklęte śmiecie! Miałeś niesamowite... Bandyci... Czemu? Nie żyją? Zadarli z... Chwała Inos! Opowiem o tym po... Krzywina dostałem. Potrzebuj... Mogę ci powiedzieć od razu, jeśli cię na to... Możesz też zapytać go, czy... Dobra, pomińmy to bardziej. Muszę iść. Jedna bestia mniej. Nie ma czego plądrować. Owce pospieprzały. Troszeczkę mamy pragnienie i głód, ale to nie jest nic bardzo znaczącego, więc... Aktualnie mogę to zlać bardziej.
Ładnie to wygląda, co? Pieprzona farma, ale wygląda ładnie. I ładnie. Kapustę mają. Której zdobyć nie możemy, jest tylko elementem. Elementem dekoracyjnym. Skóry. Więc rozumiem, że w obcych łóżkach też nie mogę spać. Jednak dopiero kiedy mi pozwolą na to. Tak? Czy możesz mi... Tutaj jadają tylko Nie dostanę żarcia. Przybudówka. Czemu wkroczyłeś na... Po czyjej ty jesteś stronie? Oczywiście, że za farmerami. Jestem za... Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar! Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu... Po tym, co zrobił Onar, w ca... Masakra, te teksty to się zna już na pamięć. Co się tu... Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczony. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozwoli. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Okej. A co z tobą? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby... Ale cieszę się z tego, to byłaby bardzo trudna decyzja. Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego. Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej... Rozumiem. Potrzebnym jest... Mogę ci dać czyste ubranie, jeśli mi za nie zapłacisz. A jeśli... Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz... Możesz pracować w polu, albo znaleźć sobie... Mogę ci zapłacić, albo jeśli wolisz... Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie... Ale ponieważ masz już całkiem przyzwoity ubrań, trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka. Dobrze. Więc poś... To jest najlepsza rzecz na świecie. To się nigdy nie opłaca, bo tą rzepę lepiej ci już sprzedać i tego zadania nie robić. Ale będziemy uczciwi. Bo dostajemy za to... Albo 10 sztuk złota, chyba tak, albo nie, chyba 5 nawet sztuk złota. Albo dostajemy zniżkę, dychę. A jedna rzepa ma wartość u handlarza 3. To jest najlepsze. Jakby to miało wartość 0 i nie dało się tego sprzedawać, miało to sens. Idzie sobie ziomek, znaczy idzie. Ziomek nas zaczepia i mówi, po której jesteś stronie, farmery, króle. I chuj mu chodzi. Patrzcie, widać miasto. Oto twoje... Ale tu nie ma nawet dwóch... Chcesz mi powiedzieć, że zjadłeś resztę? Jazda na pole pore... Ile mam tej rzepy? 12. Gdzie jest reszta? Zawsze to było w jednym miejscu po prostu. Trochę się zmieniło chyba, co? Tutaj też jest. Wcześniej tutaj nic nie było bardzo. Fajnie, że zdobyłem te w ogóle spodnie kopacza. Więc nie będziemy mieli bardzo problemu, żeby dostać się do miasta. Dobra, trzeba coś zjeść, coś wypić. Bo inaczej może być problem. Zupa rybna. Aha, zupa daje też pragnienie. Ej, dobre to jest. Dobre. Trzeba wystąpić od tamtej jedzenie jeszcze. Ej, ja chyba w tej grze to nie będę chciał bardzo spać, no bo wiecie, to jednak jest koszt trochę dla życia.
No właśnie, jak niektóre zadania będzie trzeba po zmroku robić. Co to twoja rzecz? Widzisz? Zanieś je mojej żonie i po... Co z moją za... Mogę ci dać 5 sztuk, albo sprzedać... Sprzedaj mi... Dobrze. O... Czy masz... Nie, ale zapytaj... Powiedz mi coś więcej. Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Podobno zatrudnił najemników, aby nie do... Trudno się zresztą... W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić... Rozumiem. Kim są ci najemni? Nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie wszyscy wiemy, czy... Hilda. Do niej miałem iść, żeby dać jej rzepę i... Hej! Czy możesz mi... Jutro możesz wrócić. Gulasz. Także się przyda nam, zjemy go. Mam tu dla ciebie... Świetnie. To powinno wystarczyć. Skoro już tu jesteś, kilka... Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Daj mi... Chyba mogę ci zaufać. Tutaj też możemy jeszcze jedno zadanie wykonać. Gdzie on jest? Masakra, serio, będę bał się teraz iść spać, bo będzie mnie to kosztowało trochę głodu. Więc wiele rzeczy będzie trzeba planować do przodu, bo niektóre rzeczy trzeba robić w nocy. Ja teleporty dopiero będę miał od trzeciego rozdziału, a teleportów do niektórych miejsc nie będę miał. Pytanie, czy na przykład będzie... Będą się stwory respiły. To nie byłoby bezsensu. Już po tobie, bydlaku! Czytajmy grę. Straciłem bardzo dużo hopa. Bałem się, że już się save zepsuł. Ale nie, fajnie, bardzo cieszę się z tej modyfikacji. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony! Jeszcze jedna z tych bestii! Mniej życia straciłem, a więcej expa. Więc okej. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta? Może. W następnym odcinku Corinne zobaczymy nowe. Wyglądasz na... Może nawet jesteś... Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje... Co chcesz? Z takim wyglądem... Mogę ci pomóc dostać... Mam tu taki mały kawałek papieru. Mając ten papier w kieszeni, możesz się zainteresować. Nie. No dobra. Chcesz jeszcze czegoś? Pokaż mi. Wybierz. Patelnia. Skóra. Amulet. Są bronie. Wymagana siła. Zasięg jest podany. No właśnie, fajnie, że jest ten zasięg podany, ja? Bo z reguły mogliśmy sobie nawet nie zdawać sprawy z tego. Na przykład kiedyś to ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jak zasięg istnieje. I masz do wyboru, załóżmy, lagę albo, nie wiem, nóż na wilki. No i wiadomo, ten nóż na wilki ma większe obrażenia, ale ma mniejszy zasięg. Czy to nawet teraz mam ten nóż na wilki, który ma większe obrażenia, a mam ten miecz, który ma większy zasięg, więc ja wolę ten miecz, bo mam większy zasięg. To się bardziej mi opłaca, myślę. Niedługo możemy... Hej! Oto twoja pat... Dobrze. Myślę, że jeszcze noc możemy tu spędzić na przykład. Tutaj powinna być jeszcze jedna postać, która nazywa się Wino. Jemu można dać pewne rzeczy. Jest tu. Jak idzie praca? Jak zwykle. Roboty coraz więcej i królewscy paladyni zajęli nie... Mogę... Znasz się na pra... A na czym tu się... W takim razie, jeśli chcesz się zatrudnić u lowa... Obiecał, że sprzeda mi tanio... Nie mam dla... Przynieś no flaszkę wina, a powiem... Oto twoje... Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. Tak czy inaczej, postaram się, by lowa tu... Dobra, nie musimy z nim gadać.
Zostaliśmy 3 sztuki za to, że zabiliśmy bandytów. Także zadania na farmie wszystkie są wykonane. Dobra, ustawiam sobie tytuł. No i dobra, i Lobart, Lobart, Lobart. A tu jest podwójny bed, że tak powiem. Możemy tutaj iść spać, bo ja dostanę następnego dnia gulasz, a ja i tak mam tutaj żarcie. W sumie to mogę chyba codziennie tu przychodzić, co? Nie chcę żadnych kłopotów. Tu nie możemy? Nie chcę żadnych kłopotów. Nie chcę żadnych kłopotów. A zatem nie możemy. No trudno. Trudno, trudno. A, da mi tu patelnię? Nie pamiętam już. Hej! Hej, ty! Czy nie? Ile chcesz za... Zastanów! Pracowałeś dla mnie. Pomogłeś mojej. Wino mówi, że jesteś dla niego nieoc... Malet mówi, że przepędziłeś 30 sztuk. Cena nie z... Daj mi to. W moim domu stoi kuf, żeby tylko... Podpierdolimy wszystko. Skrzynia na farmie sekowa. Ej, bo tutaj wcześniej był... Ten dom był większy. Ten dom był większy. Dobra, lecimy dalej. Tak, odcinki będę nagrywał po jakieś pół godziny, myślę. Poddam to wszystko. Nagranie oczywiście, tak jak mówiłem, będę poddawał jeszcze zwiększonemu kontrastu, aby wydobyć, aby to po prostu po pierwsze było bardziej czytelne, a po drugie, aby było ładniejsze. Chcę mnie zaczepić. Psst. Hej, ty! O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w... Słuchaj, wyglądasz na bystre. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nagrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę... Skończ. Widzisz? Dokładnie. Nie wystarczą miłe słowa. Od razu wiedziałem, że targi z tobą... Tak przedsiębiorczy człowiek jak ty... Ja się na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem. Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po... Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie... A teraz jestem całkiem zagubiony. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a mój... Pomógłbyś mi przedostać się przez... Jeśli chodzi o... Ta? Powinni cię wpuścić, jeśli założysz... Ta... Tego mi właśnie trzeba. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Doskonale. Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 zł. Złoto to nie wszystko, przyjaciół. Mam przeczucie, że wkrótce... I kto wie? Mogę być... Pamiętam, że zawsze go zlewałem. Myślałem sobie, nie no, nie kalkuluje mi się ta pomoc. To czasem warto zainwestować. Stoimy przed bramą. Czy my będziemy mogli tam wejść? Wejdziemy w następnym odcinku. Tymczasem, cześć.